Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W dzień gniewu, w tę pomsty chwilę, świat w popielnym legnie pyle, zważda widaj Sybilę, jakiż będzie płacz i łkanie, gdy dzieł naszych sędzia stanie, odpowiedzieć każąc za nie. Tak rozpoczyna się dzisiejsza sekwencja. Sekwencja Dies Irae, Dies Illa, która przynależy do dnia, w którym modlimy się szczególnie za dusze w czyśćcu cierpiące, ale także w którym Kościół wzywa nas do rozważenia rzeczy ostatecznych człowieka. Już wiele lat temu na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Muzykologii profesor Szymonik podczas jednego ze swoich wykładów, omawiając właśnie tę sekwencję, opowiadał studentom, jakże pożyteczną jest ona, bo zawiera w sobie te wszystkie teologiczne prawdy, podkreślał jej wartość w liturgii, a także jej doniosłość w muzyce kościelnej. Dał studentom przykład sekwencji, która została po Soborze Watykańskim II wyrzucona i postawił tezę, chociaż jest to ksiądz wciąż chyba będący w strukturach posoborowych, iż została wyrzucona niesłusznie. Zadał pytanie studentom, dlaczego zgłosiła się pani teolog, która odpowiedziała tak. Kościół po Soborze Watykańskim II odszedł już od straszenia ludzi piekłem, a stara się podkreślić ten wymiar Dnia Sądu, który ma polegać na wypełnieniu się doczesności, odpowiedziała. Ksiądz profesor, znany muzykolog, dyrygent, przerwał jej gwałtownie i powiedział, no właśnie, czyli mamy do czynienia z New Age. Tak, drodzy wierni, Kościół, który przestaje mówić o rzeczach ostatecznych, nie przywołując już obrazu Chrystusa sędziego, który przez wieki rozbrzmiewał w Kościele najdonioślej za sprawą dzisiejszej sekwencji, taki Kościół staje się Kościołem bez celu, wspólnotą, która dąży donikąd. Staje się zwykłą grupką rozhisteryzowanych czcicieli bożków, które co prawda, a zarazem niestety, noszą jeszcze katolickie imiona. Jeżeli z nauczania Kościoła wydrzemy prawdę o Chrystusie jako sędzim, który będzie nas sądził, Bóg, który za dobro wynagradza, a za złe karze, to wtedy nie mamy sensu dalej się spotykać, nie mamy sensu dalej się modlić, nie ma sensu dalej się starać. Jeżeli na ambonach kaznodzieje w skali całego kościoła posoborowego zaprzestali głoszenia tych podstawowych prawd, które kiedyś trzeba było głosić na każdych rekolekcjach parafialnych, to był obowiązek każdego rekolekcjonisty, aby podczas rekolekcji podjąć te tematy. Jeżeli tego Kościół się wyzbył, to co zyskał dzięki temu diabeł? Rozważmy to. Zyskał dzięki temu złudzenie, którym ulegają niestety rzesze wiernych. Bowiem pierwszym złudzeniem, które udaje się diabłu wprowadzić w rzesze wiernych i omamić ich, pierwszym tym złudzeniem jest takie przeświadczenie, iż jeszcze zdąży się nawrócić. Jeszcze mam czas. Jeszcze będę mógł to wszystko pozmieniać. Diabeł tak łudzi wiernych. Zapytajmy się, czy i nie nas. I pamiętajmy w dniu dzisiejszym, co mówi święty Augustyn. Bóg jutra nie obiecał. Może go użyczy, a może nie. Drugim złudzeniem diabelskim, które rozszerza się w umysłach wiernych poprzez to,
że zabrano im sprzed oczu doniosłą prawdę dzisiejszej sekwencji, jest to, że Bóg jest aż nadto miłosierny. Ten, kto grzeszy z myślą, że Bóg odpuści mu grzechy, gdy ma tę myśl w momencie podejmowania grzechów, przez świętego Augustyna nazwany jest szydercą Boga, prześmiewcą Boga, który szydzi ze Stwórcy całego Wszechświata. I w końcu, czy nieraz przyszła nam taka myśl do głowy, jaka przychodzi tylu wiernym przez to, że nigdy nie słyszeli o rzeczach ostatecznych? Przecież mój grzech nic nikomu złego nie czyni. Przecież nie spadło na mnie karanie Boże. Zgrzeszyłem, no i wszystko jest tak, jak było. Pamiętajmy, że Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale by się nawrócił i żył wiecznie. Jeśli jednak pomimo upomnień, które Pan Bóg ciągle nam daje, chociaż dzisiaj Jego głos wśród ludu jest ograniczony przez herezję posoborową, ale jednak pomimo upomnień, które my tu dziś słyszymy, jeżeli się nie będziemy nawracać, to do nas wprost święty Grzegorz kieruje upomnienie, na których Bóg dłużej czeka, tych srożej potępia. Oprócz złudzeń, które wynikają z zaprzestania głoszenia rzeczy ostatecznych, możemy zauważyć, iż w Kościele posoborowym również przestano chwalić Pana Boga za Jego wielkość i wspaniałość. Bardzo ucierpiał prawdziwy obraz Pana Boga w momencie, gdy odebrano Kościołowi chociażby dzisiejszą sekwencję, którą my z łaski Bożej możemy się jeszcze modlić i będziemy się modlić, póki nam życia starczy. Jedną bowiem z najdognioślejszych praw, największych dogmatów, dzięki którym odkrywamy wspaniałość Bożą, jest właśnie prawda o czyśćcu, w którym, rozważając ten czyściec, widzimy w nim trzy boskie przymioty. Widzimy świętość Boga, miłość Boga i sprawiedliwość Boga. Te trzy przymioty łączy historia świętej Gertrudy. Ta niemiecka mistyczka miała kiedyś wizję, w której zobaczyła bardzo pobożną duszę na łożu śmierci. Owa dusza modliła się do Pana Jezusa takimi słowami: Jezu mój, wpuść mnie od razu do nieba. Nie chcę być w czyśćcu nawet przez chwilę. Nie chcę być od Ciebie odłączona przez te męki, choć czuję, że słusznie mi się należą. Gdy owa kobieta umarła, Pan Jezus spełnił jej prośbę. Została wzięta bez czyśćca od razu do nieba. Kiedy tylko przekroczyła próg nieba, wykrzyczała do Chrystusa: zabierz mnie stąd. Czuję się tu nędzarką, nie chcę tu być. Czuję się taka szpetna, taka inna. Pan Jezus jej wtedy powiedział: widzisz, droga córko, potrzebny ci jest czyściec, bo właśnie czyściec przyobleka duszę w godną nieba szatę chwały. Bóg jest po trzykroć święty. Dlatego komentarzem do tej historii niech będą słowa świętej Katarzyny z Genui, która mówiła: istota Boża jest samą czystością, nieskazitelnością. Dusza, która by miała jakąś najmniejszą niedoskonałość, najmniejszy cień, wolałaby raczej rzucić się w tysiące piekieł, niż stanąć przed boskim majestatem z jakąś najmniejszą zmazą na sobie. Bo Bóg jest święty, nieskończenie święty i nikt, kto nie jest do Niego w świętości podobnym, bo takim samym być się nie da przecież w żaden sposób, ale jeśli ktokolwiek nie jest do Niego w tym podobnym, nie jest w stanie z Nim przebywać. I w taki sposób czyściec objawia nam przymiot świętości Bożej. Ale ta dusza, dalej kontynuuje święta Katarzyna z Genui, widząc czyściec,
Ta dusza, widząc czyściec, ta, która chciałaby rzucić się w piekło i potępić się na wieki, widząc na sobie chociażby jedną zmazę, gdy widzi czyściec, dziękuje za niego, za to miejsce Panu Bogu, bo w nim upatruje największy dar Bożego miłosierdzia. I tu odkrywamy drugi przymiot boski w nauce o czyśćcu. Bóg jest miłością i jest miłosierny. I to nie tylko czas, który Pan Bóg nam w żaden sposób niezasłużony daje na oczyszczenie, jeżeli chociaż najmniejszą dyspozycję mamy w momencie śmierci, jeżeli żałujemy za grzechy, jeżeli wybierzemy naszymi czynami, naszymi aktami woli tu na ziemi Pana Boga, choćbyśmy byli strasznymi grzesznikami, to Pan Bóg w swojej miłości da nam ten czas oczyszczenia. Ale to nie tylko czas, ale również krew Chrystusa, która skrapia duszę w czyśćcu poprzez nieustanną modlitwę Kościoła, a nade wszystko poprzez mszę świętą, która ciągle łagodzi sprawiedliwość Bożą i daje duszom w czyśćcowym tak wiele pociechy. Nasz Pan Jezus Chrystus, gdy umarł na krzyżu, gdy podjął za nas tak wielką mękę, zasłużył przecież sobie za to, co uczynił, na nieskończoną nagrodę. Ale po co Panu Bogu nagroda? Pana Boga nie da się nagrodzić, bo On już ma wszystko. A zatem te wszystkie zasługi, które Pan Jezus wyjednał na krzyżu, które winny być nagrodzone, nie mogą być nagrodzone w taki sposób, że damy coś Panu Bogu, a natomiast Jego nagrodą, możemy powiedzieć, jest to, co przynależy do Jego istoty, że On tę nagrodę może nam rozdawać. Jeśli my o to prosimy dla dusz czyśćcowych, jeśli my nasze malutkie, drobne postanowienia, wyrzeczenia, akty ofiary łączymy z krzyżem, to wtedy ta słuszna dla Chrystusa nagroda spływa na te dusze. Czy jednak świadomość czyśćca, drodzy wierni, i świadomość, jak wielkie jest Boże miłosierdzie i że Pan Bóg da nam pomimo wszystko szansę, jeśli tylko nie umrzemy w świadomie w grzechu ciężkim, czy ta świadomość mogłaby nas w jakikolwiek sposób zachęcić do zuchwałości i pozostawania w grzechach? Nie. Ponieważ czyściec objawia nam również Bożą sprawiedliwość. Czyściec to straszna męka, to niewyobrażalny ogień palący. Czyściec to sprawiedliwość domagająca się pokuty za każdy konkretny grzech. Czym na ziemi grzeszyliśmy, to w czyśćcu będzie oczyszczone, a męki oczyszczające nasze zmysły, które oddawaliśmy tutaj na ziemi próżności, będą niewyobrażalne, bo tego domaga się Boża sprawiedliwość. Każdy z nas, drodzy wierni, broni swego honoru. Każdy z nas tu na ziemi pragnie sprawiedliwości za życia. Jakże zatem moglibyśmy choć przez chwilę sądzić, że ten, który w nas zaszczepił od zarania sprawiedliwość, okaże się po naszej śmierci niesprawiedliwym? Jakże moglibyśmy sądzić, iż sprawiedliwość, której my pragniemy z ustanowienia Bożego, bo tak nas Pan Bóg stworzył, nie dotknie nas po śmierci? Wtedy Bóg okazałby się kłamcą. Wtedy Bóg nie byłby Bogiem. Dlatego święci nas przestrzegają. Święty Tomasz z Akwinu mówi, najmniejsze kary w czyśćcu są większe od największych cierpień na ziemi. Święty Cyryl Aleksandryjski, wszystkie męki, jakie świat może wymyśleć, są tylko kojącym balsamem w porównaniu do najmniejszej męki z czyśćca. Ale w czyśćcu będzie jeszcze jedna męka, być może dla nas najgorsza. A będzie to, drodzy wierni, wyrzut sumienia, żeśmy tyle razy naszego kochającego nas Boga sponiewierali. Popatrzcie na krzyż. Macie krzyż w swoich domach. Krzyż stoi tutaj na ołtarzu. Popatrzcie na krzyż i zadajcie pytanie. Czym sobie, Panie Jezu, zasłużyłeś na tak marne moje życie?
Cóżeś mi złego uczynił, że ja ci tak za to odpłacam? Często patrzcie na krzyż, zadając sobie to pytanie, aby męka wyrzutu sumienia w czyśćcu była dla nas mniejsza. Jednak nie możemy się poprawiać tylko ze strachu. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus do jednej ze współsióstr, która bardzo bała się czyśćca, mówiła: za bardzo obawiasz się Pana, który jest dobry. Nie lękaj się czyśćca ze względu na ból, który się tam odczuwa, ale pragnij, by tam nie pójść, aby sprawić dobremu Bogu radość. Tak, drodzy wierni, ostatecznie dzisiejsze wspomnienie wiernych zmarłych w czyśćcu cierpiących jest dniem, w którym winniśmy się zachwycić wspaniałością Pana Boga, bo Panem Bogiem tak mało się zachwycamy, tak mało Go kochamy, tak bardzo mało dla Niego pragniemy żyć. Tylu ludzi Go obraża, tylu ludzi o Nim zapomina. Czy my też chcemy stanąć po ich stronie? Czy raczej chcemy stanąć po stronie tych świętych, których wczoraj czciliśmy? Módlmy się, drodzy wierni, za dusze czyśćcowe, ale módlmy się nieco interesownie, prosząc je także, by wyprosiły nam mądrość i wielką miłość i zachwyt do Pana Boga, nad Panem Bogiem, bo one już ten zachwyt przeżywają i żałują, że na ziemi niewystarczająco kochały Boga. Módlmy się o tę mądrość, abyśmy za świętym Franciszkiem z Asyżu mogli powiedzieć o śmierci, która nas wszystkich czeka, że jest naszą siostrą, umiłowaną, wyczekiwaną. Pochwalony bądź Panie mój, modli się Franciszek, przez siostrę naszą śmierć cielesną, przed którą żaden człowiek uciec nie zdoła. Biada tym, co umierają w grzechu ciężkim. Gdy święty Franciszek umierał, przeżywał wtedy swoją najwspanialszą ekstazę. Chesterton w książce o świętym Franciszku tak opisuje tę scenę. I tym fragmentem, kończąc te kazanie, życzmy sobie i o to się módlmy, aby choć trochę nasza śmierć była podobna do śmierci wielkich świętych. I możemy powiedzieć z równą niemal pewnością, pisze Chesterton, że gwiazdy, które przesuwały się wówczas nad tym wychudłym i zniszczonym ciałem, wyprężonym na skalistej ziemi, raz przynajmniej podczas swych świecących obrotów nad tym światem uznojonej ludzkości, raz przynajmniej, gdy umierał święty Franciszek, widziały naprawdę szczęśliwego człowieka. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.